Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj temat Nocy Kupały, czyli 21 czerwca. Dzisiejsza forma spotkania magicznego będzie troszkę inna, gdyż chciałabym przedstawić dla Was wywiad, który przeprowadziła ze mną wczoraj pani Aleksandra Zunkowska-Pawłowicz. Wywiad na temat właśnie Nocy Kupały, który ukaże się w kolejnych dniach na Wirtualnej Polsce, ale dla tych osób, które pragną już dziś rozpocząć przygotowania do tego magicznego święta 21 czerwca, kilka informacji już wcześniej. Zaczynajmy więc. Pierwsze pytanie pani Aleksandry Zunkowskiej-Pawłowicz brzmi: czy Noc Świętojańska jest ważnym magicznym wydarzeniem? Noc Świętojańska, czyli nasza pradawna słowiańska sobótka i celtycka lita, jest niezwykle ważnym świętem magicznym, które przypada na czas letniego przesilenia słońca, czyli w najkrótszą noc w roku. To noc miłości, wróżb i poszukiwania mistycznego kwiatu paproci. Drugie pytanie pani Aleksandry brzmi: w jaki sposób obchodzą go osoby zajmujące się magią? Czy są jakieś wyjątkowe rytuały, które wykonuje się wyłącznie w czasie tej nocy? Czy są osobne rytuały dla kobiet i mężczyzn? Noc Kupały to czas połączenia kobiet z mężczyzną i tej nocy należy świętować razem. Jeśli jednak nie mamy partnera lub partnerki, to najlepszy moment, by wykonać rytuały na przywołanie miłości. Sobótka to także noc wróżb i czarów płodności. Z pewnością każda osoba magiczna obchodzi to święto inaczej, gdyż każdy z nas jest inny i indywidualny. Warto jednak zachować choć część pradawnych zwyczajów, by nie popadły zapomnienie, a tym samym połączyć się energetycznie z duchami naszych przodków i partycypować w ich mądrości i doświadczeniu. Trzecie pytanie pani Aleksandry Zunkowskiej-Pawłowicz brzmi: dlaczego Noc Świętojańska jest tak wyjątkowa? Ze względu na astrologiczne przesilenie letnie i związane z tym magiczne moce otaczających nas energii wszechświata i materialnej przyrody. Symbolicznie to czas najkrótszej nocy, czyli światło, dobre energie, w pełni panuje nad nocą. Światem. Niestety tej nocy światło zaczyna już tracić siłę i noce stają się znów dłuższe. To ostatni moment pełnej mocy i dlatego należy w pełni wykorzystać skoncentrowane światło do wykonania czynności magicznych i spełnienia naszych marzeń. Czwarte pytanie pani Aleksandry brzmi: czy może pani przybliżyć genezę Nocy Świętojańskiej na naszych terenach? Pierwotnie Noc Świętojańska to słowiańska Noc Kupały. Noc kupalna, kupalnocka, kupała, sobótka. Po chrystianizacji Kościół rozpoczął prześladowania obchodów kupały, a nie mogąc ich w pełni z ludzi wyplenić,
przesunął termin święta z pierwotnej nocy 21 na 22 czerwca na noc 23 na 24 czerwca i przemianował kupałę na Noc Świętego Jana Chrzciciela. Noc kupały to święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju płodności, miłości i radości. Ta magiczna noc czczona była i jest przez ludy słowiańskie, germańskie, celtyckie, a także część narodów, które wywodzą się z ludów ugrofińskich, na przykład Finów. W Finlandii noc ta jest jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu. Jest to także święto Estończyków. Sobótka, czyli Ligo na Łotwie, jest świętem państwowym, a po odzyskaniu niepodległości 23 i 24 czerwca stały się dniami wolnymi od pracy. Również na Litwie dzień 24 czerwca od roku 2005 jest niewolnym od pracy. Piąte pytanie pani Aleksandry brzmi: czy obchodzenie Nocy Kupały jest według pani w jakiś sposób sprzeczne z nauką Kościoła? Bardzo ciekawe pytanie. Tak i nie. Warto pamiętać o tym, że nasi dziadowie i pradziadowie to Słowianie, Celtowie czy inne grupy etniczne, u których Noc Kupały czy celtycka lita miały ogromne znaczenie. Natomiast chrześcijaństwo przyszło na obszary Polski dużo później. Kościół katolicki, nie mogąc wyplenić z ludzi ich starych tradycji i zwyczajów, po prostu podjął próbę zasymilowania Starego Świata z obrzędowością chrześcijańską. Nadano kupalnocce patrona Jana Chrzciciela z racji tego, że stosował chrzest w formie kąpieli i przemianowano noc kupały na Wigilię Świętego Jana, stąd noc świętojańska. Jestem pewna, że obchodzenie nocy kupały według starych zwyczajów naszych słowiańskich czy celtyckich pradziadów jest sprzeczna z nauką Kościoła. Natomiast świętowanie tego dnia według obrzędów chrześcijańskich jest z pewnością jak najbardziej zgodne z kościelną wykładnią. Szóste pytanie pani Aleksandry brzmi: jak możemy obchodzić to święto my, zwykli śmiertelnicy? Co warto zrobić? Osobiście zalecam rozpocząć święto tradycyjnie, czyli od rozpalenia ogniska lub symbolicznego ognia w formie świecy. Tej nocy warto pomyśleć o innych ludziach, którzy również świętują sobótkę i wiele, wiele ognisk rozświetla wzgórza w całej Europie. To takie magiczne połączenie dusz w imię miłości i szczęścia tutaj na ziemi. Warto tej nocy zapalić w ogniu magiczną miotełkę czarownicy, czyli pęk różnych ziół, i dymem okadzić własne ciało lub całą wspólnotę przyjaciół w imię oczyszczania ze wszelkich negatywnych energii. Nie zalecam żadnych obowiązkowych lub wymuszonych zwyczajów, gdyż to noc miłości, szczęścia i wolności. I każdy z nas powinien obchodzić ją tak, jak tego pragnie, czyli ciesząc się i nie robiąc oczywiście nikomu i niczemu żadnej krzywdy. Tej magicznej nocy warto wyruszyć na wędrówkę na łono przyrody, na przykład do lasu, i szukać kwiatu paproci lub tradycyjnie wróżyć z kart. Osoby samotne mogą korzystać z pięknego zwyczaju naszych przodków, czyli rzucania na wodę
wianka kwiatów. Jeśli wianek zaplącze się w zaroślach, to na drodze do miłosnego szczęścia czekają nas przeszkody czy blokady. A jeśli popłynie z nurtem rzeki, to wróży to rychłe szczęście w miłości. Magiczna noc kupały to święto, które można uczcić razem z dziećmi, by mogły razem z nami cieszyć się siłą światła i słabnącego słońca. To również wspaniała okazja, by zapoznać własne dziecko z historią naszych przodków i na przykład z lekturą starej baśni lub bajką o kwiecie paproci. I ostatnie pytanie pani Aleksandry brzmi: na koniec proszę powiedzieć, jaki jest pani osobisty stosunek do Nocy Świętojańskiej? Czy jest dla pani w jakiś sposób wyjątkowa? Tak, Noc Kupały jest dla mnie wyjątkowym świętem, gdyż jest nie tylko czasem niezwykle silnym magicznie, ale także momentem, w którym łączymy się z naszymi przodkami i szanujemy ich wiarę i tradycję, którą chrześcijaństwo skutecznie wypaliło ogniem i mieczem. Dla mnie to także wspaniały czas, w którym wielu ludzi na całym świecie, a szczególnie w Europie, cieszy się życiem, światłem, miłością i zapomina o trudach dnia codziennego. Z całego serca życzę każdej osobie wspaniałych doświadczeń magicznych, nie tylko tej nocy, oraz pomyślnych wróżb i czarów, ochrony, uzdrawiania, oczyszczania, miłości i płodności. Wasza Maria Bóg.